Glinka Academy rozpoczyna działalność. Projekt dwukrotnej mistrzyni Europy w siatkówce Małgorzaty Glinki-Mogentale został zainaugurowany podczas młodzieżowych zawodów w Wałczu. Głównym celem Glinka Academy jest to, żeby środowisko się połączyło, żeby się razem komunikowało, razem żeby się kształciło, żeby nie było tych barier, żeby dzieci też zobaczyły, że w innych miastach też się trenuje, nie tylko siatkówka, ale że się rusza. I głównym celem jest to, żeby dzieci pokochały sport. Zespoły należące do Glinka Academy oprócz wsparcia sprzętowego będą mogły liczyć również na obozy w kraju i za granicą. Wsparcie w postaci kursów szkoleniowych otrzymają także trenerzy klubów uczestniczących w projekcie. Młodzi adepci piłki siatkowej dostaną wsparcie specjalistów w dziedzinie żywienia i zdrowia. Akademia w przyszłości ma być gospodarzem ogólnopolskiego turnieju siatkówki. Klubów zrzeszonych w ramach Glinka Academy jest kilkadziesiąt, w tym m.in. UKS Wolej Wałcz. W informacjach to już wszystko. Więcej tych najświeższych na portalu Asta24, a za chwilę otwarta antena. Do zobaczenia.